Jest już jasne, że spór o wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ochrony życia był tylko pretekstem do kolejnej próby obalenia rządu, wywrócenia demokratycznego werdyktu Polaków. To kolejny pucz, Marek Pyza i Marcin Wikło odsłaniają kulisy tej operacji. Marzena Nykiel pyta, co by nam dzisiaj powiedział święty Jan Paweł II, patrząc na te uliczne, często sabaty, bardzo wulgarne. Hasła, sformułowania przeciwko życiu. A Bronisław Wilkstein zastanawia się, gdzie leży Polska na mapie kulturowej wojny. W tygodniku sieci też dodatek e-zdrowie, e-recepta, e-skierowanie, e-wizyta u lekarza konieczne w obecnych czasach. Polecam tygodnik sieci Michał Karnowski.